Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o zbrodniach, jakich we wrześniu 1939 roku dopuściły się w Polsce jednostki niemieckiego Wehrmachtu oraz oddziały Einsatzgruppen, czyli oddziały niemieckiej policji bezpieczeństwa. Ich ofiarą były tysiące niewinnych polskich cywili, a złotymi patronami kanału. Są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. We wrześniu 1939 roku niemiecki Wehrmacht i niemiecka Luftwaffe dopuściły się wielu zbrodni na polskiej ludności cywilnej. Od pierwszych godzin wojny niemieckie lotnictwo i artyleria atakowały polskie miasta i wsie. Atakowały również zapełnione uchodźcami drogi i przepełnione pasażerami pociągi. Niemieckie bomby spadały także na szpitale, kościoły i dzielnice mieszkaniowe. To były niebudzące żadnych wątpliwości zbrodnie wojenne. Pierwszą ich ofiarą był położony zaledwie 15 kilometrów od granicy niewielki Wieluń. To właśnie tam, nad ranem 1 września 1939 roku, samoloty niemieckiej Luftwaffe zrzuciły swoje pierwsze bomby. Spadły one między innymi na chroniony międzynarodowym prawem szpital pod wezwaniem wszystkich świętych, zabijając wielu jego pacjentów. Niemieckie bomby spadały także na wieluńskie kościoły i budynki mieszkalne. W rezultacie tego nalotu w Wieluniu zginęło prawie 1200 cywili, a samo miasteczko zamieniło się w ruinę. Ale nalot na Wieluń był dopiero wstępem do znacznie szerszych nalotów, jakich dokonała w Polsce niemiecka Luftwaffe. Największe z nich miały miejsce w Warszawie, gdzie Luftwaffe bombardowała wszystko, nawet oznaczone Czerwonym Krzyżem warszawskie szpitale i sierocińce. W wyniku tych bombardowań w polskiej stolicy zginęło co najmniej 30 tysięcy cywili. Ich najbardziej wymownym symbolem jest Scena przedstawiająca dwunastoletnią Kazimierę Mikę płaczącą nad zwłokami swojej siostry, która została uwieczniona na fotografii wykonanej przez amerykańskiego reportera Juliana Bryana. We wrześniu 1939 roku niemiecka Luftwaffe zbombardowała co najmniej 158 polskich miast i miasteczek oraz co najmniej 476 polskich wsi, zabijając w nich tysiące niewinnych cywili. Ale Luftwaffe bombardowała również ewakuujących się na wschód kraju polskich cywili. Tak było między innymi na szosie wiodącej z Poznania do Gniezna oraz na szosie z Warszawy do Siedlec. Niemieckie bomby spadały także na jadące na wschód pociągi ewakuacyjne. Tak było między innymi w Wielkopolskiej Słupcy, gdzie zbombardowano pociąg zapełniony uchodźcami z Krotoszyna i innych wielkopolskich miejscowości, a także w Łukowie na Lubelszczyźnie, gdzie zbombardowano pociąg z uchodźcami z Ciechanowa. Ofiarami tych wszystkich nalotów były setki ludzi. Dokładnych danych historycy nie zdołali jeszcze ustalić. Ale do zbrodni na polskich cywilach dochodziło także wówczas, gdy niemiecki Wehrmacht zajmował polskie miasta, zwłaszcza te, w których ich mieszkańcy aktywnie włączyli się do obrony. W myśl konwencji haskiej z 1907 roku, cywilni obrońcy winni być traktowani jako strona wojująca i podlegać ochronie prawnej. Ale w praktyce tak. Nie było. Bardzo często oddziały Wehrmachtu po wkroczeniu do miast aresztowały i rozstrzeliwały osoby czynnie biorące udział w ich obronie. Tak było m.in. w Wielkopolskim Kłecku, gdzie od razu rozstrzelano 150 cywilnych obrońców miasta. Jak szacują historycy, w związku z obroną Wielkopolskiego Kłecka Niemcy rozstrzelali na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego do którego należał Kłeck, co najmniej 500 polskich cywili. Tak było również w Kaliszu, gdzie także rozstrzelano kilkuset cywilnych obrońców miasta, a potem co najmniej kilkudziesięciu obrońców okolicznych miejscowości Grabowa, Ostrzeszowa i innych. Egzekucje cywili biorących czynny udział w obronie miast i miasteczek. Miały także miejsce w Zgierzu, Łagiewnikach i Uniejowie w województwie łódzkim oraz w dziesiątkach innych polskich miejscowości. Ale zbrodnie wermachtu na polskich cywilach nie dotyczyły tylko tych, którzy brali czynny udział w obronie. Dotyczyły także tych, którzy w jakikolwiek sposób wspomagali polskie wojsko, na przykład podając zmęczonym polskim żołnierzom wodę lub jedzenie. Do takich właśnie sytuacji doszło m.in. w Łowiczu, a także w rejonie Sochaczewa i Ostrowi Mazowieckiej. Przykładowo, we wsi Orło, położonej na południe od Ostrowi Mazowieckiej, żołnierze Wehrmachtu zabili w egzekucji odwetowej 10 mieszkańców, ponieważ podejrzewali miejscową ludność o współdziałanie z operującymi w tym rejonie oddziałami polskiego wojska. Do Podobnych egzekucji doszło także w wielu miejscowościach na Mazowszu. Łęczycy, Gombinie, Mszczonowie, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Sulejówku i Zakroczymiu. Bardzo często zdarzało się tak, że Wehrmacht zabijał kilkudziesięciu polskich cywili w odwecie za śmierć jednego bądź kilku niemieckich żołnierzy, którzy mieli rzekomo wcześniej zginąć z ich rąk. Tak było m.in. w rawie mazowieckiej w województwie łódzkim, gdzie stracono 40 osób w odwecie za rzekomą śmierć dwóch niemieckich żołnierzy. Niepowodzenia oddziałów Wehrmachtu w walce z oddziałami polskiego wojska również skutkowały zbrodniami na polskich cywilach. Na przykład w miejscowości Leszno pod Sochaczewem jeden z oddziałów Wehrmachtu w związku z niepowodzeniem w walce Przeprowadził akcję odwetową na tamtejszej ludności cywilnej, rozstrzeliwując 50 mieszkańców. Z kolei po kapitulacji twierdzy Modlin obok rozstrzelanych kilkuset polskich żołnierzy rozstrzelano także 100 polskich cywili. Było to ewidentne pogwałcenie międzynarodowych konwencji o prowadzeniu wojny. We wrześniu 1939 roku nie było w Polsce powiatu, gdzie oddziały niemieckiego wermachtu nie dopuściłyby się zbrodni na polskich cywilach. Szczególne nasilenie tych zbrodni miało miejsce w pierwszej połowie września 1939 roku. Później, w drugiej połowie, tą zbrodniczą rolę przejęły grupy niemieckiej policji bezpieczeństwa, tak zwane Einsatzgruppen, które wkroczyły do Polski za oddziałami Wehrmachtu. Poszukiwały one w pierwszej kolejności cywili, czynnie biorących udział w obronie polskich miast i miasteczek, aby następnie ich ująć i zlikwidować. Oddziały Einsatzgruppen dokonywały również egzekucji na polskich uciekinierach, którzy w końcu września zaczęli wracać do swoich domów. Niemieckie wytyczne w tym zakresie mówiły zresztą wprost, że kto z Polaków zbiegł, nie może więcej powrócić. Oddziały niemieckich Einsatzgruppen przeprowadziły także rewizję siedzib organizacji społecznych i politycznych, rekwirując w nich znajdujące się tam kartoteki członków. Ich nazwiska umieszczane były potem na tzw. listach gończych. Umieszczone na nich osoby określane były zazwyczaj jako przedstawiciele polskiej warstwy przywódczej albo jako osoby wrogo nastawione do Niemców. Wspomniane wytyczne niemieckich Einsatzgruppen zalecały również, aby w przypadku jakichkolwiek nieprzyjaznych aktów wobec Niemców aresztować większą liczbę polskich zakładników i natychmiast ich rozstrzelać, aby to Podziałało odstraszająco na pozostały. Jak w praktyce to wyglądało, dobrze pokazuje przypadek Gdyni, gdzie w drugiej połowie września 1939 roku aresztowano prawie 2,5 tysiąca polskich cywili, wśród których znaleźli się między innymi urzędnicy, policjanci i sędziowie. Część z nich została później rozstrzelana w lasach Piaśnicki. Masowe aresztowania i egzekucje niemieckie Einsatzgruppen przeprowadziły na całym polskim pomorzu. W powiecie kartuskim aresztowały prawie 4000 tysiące polskich cywili, wśród których znaleźli się m.in. działacze Polskiego Związku Zachodniego oraz polscy księża. Podobnie duży zasięg miały aresztowania polskich cywili w Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Kościeżynie i Trzewie. Na nieco mniejszą skalę akcje oczyszczające z polskiej warstwy przywódczej i osób wrogo nastawionych do Niemców zostały przeprowadzone również w Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Brodnicy, Tucholi, Kamieniu, Krajeńskim. W Grudziądzu Jeden z oddziałów Einsatzgruppen przejął kartotekę członków Związku Strzeleckiego, która stała się podstawą do poszukiwań członków tej organizacji w następnych tygodniach. Z kolei w Bydgoszczy utworzony został specjalny obóz dla aresztowanych polskich cywili, w którym w końcu września 1939 roku znalazło się prawie 3,5 tysiąca osób. Wśród umieszczonych w tym obozie – byli głównie działacze polskich organizacji politycznych i społecznych. W końcu września 1939 roku oddziały niemieckich Einsatzgruppen rozpoczęły aresztowania cywili na Mazowszu. W Mławie, Ciechanowie i Przasnyszu tylko w pierwszym rzucie aresztowanych zostało 140 osób. W Ostrowi Mazowieckiej aresztowano między innymi działaczy Związku Inwalidów Wojennych, Związku Żołnierzy I Korpusu Wschodniego oraz Związku Drobnych Kupców. W Wielkopolsce oddziały Einsatzgruppen ze szczególną zawziętością poszukiwały uczestników powstania wielkopolskiego z 1918 roku. Tego typu akcje miały miejsce również w Lesznie, Środzie Wielkopolskiej, Kaliszu i Koninie. Tam też dokonano masowych egzekucji aresztowanych polskich cywili. Prawdziwą czystkę polskiej warstwy przywódczej oddziały Einsatzgruppen przeprowadziły na Górnym Śląsku. W Katowicach, Sosnowcu i innych górnośląskich miastach. Od pierwszych dni wojny siły niemieckiej policji bezpieczeństwa poszukiwały uczestników powstań śląskich. Ujawnionych powstańców natychmiast aresztowano i zamordowano. W poszukiwaniu byłych powstańców śląskich Niemcy przeczesali nawet lasy pomiędzy Mikołowem a Tychami, gdzie mieli się oni ukrywać. Raporty grup niemieckiej policji bezpieczeństwa z terenu górnego Śląska. Jasno pokazują, że wyłapanie i zlikwidowanie powstańców śląskich było dla nich najważniejszym zadaniem, ale na Górnym Śląsku aresztowano także członków wielu innych polskich organizacji. Trafili oni do więzień i aresztów, których przez wiele tygodni byli torturowani. Tylko po to, aby sami przyznali się do działalności w polskich organizacjach, które uznane zostały przez Niemców za wrogie. Gdy do tego doszło, ich dalszy los był już przesądzony. Niestety, nadal nie mamy precyzyjnych danych odnośnie tego, jakie były łączne straty polskiej ludności cywilnej we wrześniu 1939 roku. Część polskich historyków skłania się ku hipotezie, że sięgają one co najmniej 50 tysięcy ofiar. Ta liczba może być jednak kilkukrotnie wyższa. Nie znamy również wszystkich miejsc zbrodni popełnionych wówczas na polskich cywilach. Ich ustalenie to wyzwanie dla historyków i instytucji odpowiedzialnych za polską pamięć. Ale mówiąc o niemieckich zbrodniach z kampanii wrześniowej 1939 roku, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny element to niesłychana bezwzględność i okrucieństwo ich sprawców. Budziła ona przerażenie wśród polskiej ludności, jakiego nigdy wcześniej jeszcze ona nie doświadczyła. W raporcie z 30 września 1939 roku szturmban Rudolfa Rydera, dowódcy jednego z pododdziałów niemieckich Einsatzgruppen, który w dokumentach występuje jako oddział oznaczony kryptonimem SDEK-16, znajduje się zdanie mówiące, że zastosowane przez stronę niemiecką środki sprawiły, że już po miesiącu kontaktów z Niemcami, Polacy życzą sobie żyć pod rosyjskim batem niż w niemieckim barbarzyństwie. To zdanie na pewno mówi wiele o niemieckich zbrodniach na polskich cywilach we wrześniu 1939 roku. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak przed wojną chcieliśmy zdobyć zamorskie kolonie. Dowiecie się, jakie Polska w tym zakresie podejmowała wysiłki i czym one się skończyły. Poznacie też alternatywny scenariusz naszych losów, gdyby rzeczywiście udało nam się przed wojną zdobyć kolonii. Ten film zatytułowałem kolonie dla Polski. Jak przedwojenna Polska chciała zdobyć zamorskie terytoria. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i Biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanał. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.